Witajcie moi drodzy, z tej strony KinaWidamas w kolejnym odcinku z Costume Questa. Chyba nie może być z lepszego dnia na dodanie odcinka z Costume Questa. Tak dla pewności. Tak, jemu przeszkadza billboard. Przejdźmy się tutaj, bo nie do końca pamiętam, gdzie to nas... Aha, tutaj, dobra. Dobra, na razie tutaj jedziemy dalej. Siema. No dobra, to teraz lecimy z powrotem. Ziomek, mamy dla ciebie deala. No, billboard się zmienił. No myślę, że coś jednak może pójść źle. No dobra. Idziemy na dół. Ładna miejscóweczka przykitrona. Tyranozaur. Pterodaktyl. Nagrywam się Lego i mi się porąbało. Cukierki moje. Aha, dobra, więc tutaj. Ajajajajaj, myślałam, że go zajdę od tylca.
Ale cóż, nie pykło, ale myślę, że jakoś damy radę. Co my tutaj mamy? Zakryję obojętnie, w którego przywala. Dajmy w tego. Aha, było na respi, dobra. A, na tych jest słabo, więc... Super, że mi nie zabandlało. Silne na tych, no to srój z jaja. W sumie to jesteś silna, bo ta dziewczyna jest. Sobie go rozwalmy pierwszego. No 9 HP, że mu zostało. Coś tam mu odbiłam. Ja myślę, że go na jedną rundę strzaskamy. Musiałbym bardzo spierdzielić, żeby tego nie ogarnąć teraz. No, ale wyszedł amazing, więc akurat... Mamy to. Leci na... A, stąd idealnie lecimy do tego. Jeszcze jedną dostawę. Chyba na dole. Tak. Cukierek albo psikutas. Dziękuję. Piąte dziecko. Przejedźmy się jeszcze tutaj w drugą stronę. Tu już nie przejdziemy. O!
Wizarda i tak w sumie nie mamy, ale by się przydał. Za wiele nam cuksów nie brakuje. Z wygraną walkę chyba też się cuksy zdobywa, więc... Pukaj, pukaj. Tutaj na 100% będzie walka. No bo już wszystkie dostawy zebraliśmy na to, że tak powiem, wyjścia nie było. To co wy tutaj sobą reprezentujecie, wy mi powiedzcie. Ona jest dobra na tego. Dobra. Reynold, ty jesteś dobry na tego. Jak jesteś ulepszony, to już w ogóle. Wow. No dobra, no ty jesteś dobry na tego. Znaczy jesteś dobra, Heidi. Sorry. Podjarał dziad. No i pięknie. Nie wiem, czy co prawda zejdzie na raz, czy na dwa, ale... powinniśmy go teraz rozwalić. Zwłaszcza, że pterodaktyl jest na niego super aktywny. No. 178 cukierków, będziemy mieć 1500 i możemy sobie kupić upgrade Noizarda. Rozkładaj płaszczyk. Wizardowa upgrade, też masz tylko karty, dobra. No dobra, złazimy na dół. Siema. Dobra, idziemy. Czas dojść do kwatery głównej. No cóż. Sorry, ale... Chodź. Pokaż, na co cię stać. Mówię, w tym kostiumie wygląda dziwnie. Dobra. Przecież to odbiłam. No trochę tego życia ma i to mnie martwi. Jakie mamy karty? Rzućmy sobie tą kartę.
Redaktor, ty jesteś na niego najbardziej. Tam Tegas. Skończyła mi się karta. Spróbujmy tak. Aha, na niego nie działa. No dobra, no to lecimy go normalnie. A bo jeszcze nam jednak karta z Amazing Team działa. To, że tak powiem, z jaja cię. Ojej, ojej. Mi jej nie zabił jako pierwszej, w sensie w run. Będziemy sobie mogli kogoś wskrzesić bez większego problemu. Dobra, Hayley, lecisz. Nie ma osłabienia na atakowanie tych właśnie z zębami. Bo tak to by nam za ataki mniej liczyło, a tak tylko tak w miarę trzaskamy. Cholera. Myślę, że tego też nie. Bo myślę, że nawet jeżeli go odepchnę teraz, jeżeli zaatakuję Wren, to i tak ją zabiję. Może dam wtedy radę, ale... Zaryzykuję i tak obronę w ram. Dobra, i teraz w ram stawię Hayley. Ona wstaje, ma tylko 34 życia. Ale i tak myślę, że go rozwalimy. Zwłaszcza, że jeżeli Hayley by teraz przeżyła... Myślę, że on przywali w ran, no. Myślę, że go zajedziemy. No to to skopałam. Jeszcze się nie naładował super atak. Chyba już się tchalstwa i drobne mieszczaństwo, ale dobra. Nieważne, kogo zaatakuje. No.
fuck. Nie, nie. Zapomniałam, że oni są bandą idiotów. Ten facepalm był tutaj jak najbardziej na miejscu. Potrzebujemy to zrobić tak w ogóle to. O. Gandalf. No już. Nam podrzucił wzór. Powiem wam, że zbliżamy się do końca gry. Tak naprawdę w tym tygodniu zakończyliśmy dwie serie. Myślę, że tak ja wiem, ile nam zejdzie jeszcze tego Costume Questa. Z dwa, maksymalnie trzy odcinki. Cały czas przebieram, ale... Lubię, jeżeli postać... Dobra, mamy... Questa zrobionego. Lubię, jeżeli postać, którą gram, mi się podoba. Mapa za 20, za 20. Nie masz ulepszeń, dobra. Ech. To się znowu jakiś bachor chowa. Aha, bo tu mam nowe dzieci, czyli tam po prostu na lokacji nie znalazłam tego piątego. Z rąbą. Dobra, spoko, będę szukać. Jak mi się tam dostać? Tam już widzimy ślimaka. Za cholerę nie pamiętam, jak się z tym. Czym był super, że mi dałeś się przebrać. No dobra, Wren będzie pterodaktylem, no zdarza się. Czy do Hayley najbardziej chyba pasuje strój tej, no... Mumii. Dobra. Słuchaj, ziomek pokonywaliśmy już...
gorszy frajer od ciebie. Więc się później szczególnie martwię. No coś tam zablokowałam, ale słabo. Dobra. Dobra, tam na luzaku. Daliśmy radę. Tak, mamy kostium duszka. Teraz tylko moje pytanie. Tak, kostium duszka jest dobry na monster, słaby na magię. Który nasz kostium jest dobry na monster? Aha, czyli nie chcemy mieć w drużynie pterodaktyla i go w drużynie nie mamy. W sumie nawet tak w miarę sprawnie trafiło. A, no tak, na duszku możemy przemykać. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Zapisamy się, ta gra? Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę moje widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!